Maria Gajewska lubi robić zakupy na targowisku przy Dworcu Świebockim we Wrocławiu. Nie wyobraża sobie, że zakaz handlu spowoduje, że w ostatni dzień tygodnia nie odwiedzi swojego ulubionego targowiska. Jest tak, jak jest, dobrze uważam i wcale nie jestem w 100% za zniesieniem tego handlu. Mhm. Powinien być. Ja rozumiem tych ludzi, którzy pracują w niedzielę, ale pracodawcy powinni pomyśleć o zatrudnieniu większej ilości, żeby można było utworzyć zmiany, tak żeby ci ludzie mieli, powiedzmy, co drugą niedzielę wolną. Przeciwnego zdania jest sprzedawca Piotr Zieliński, który na tym samym targowisku handluje od wielu lat. Może będzie więcej czasu po prostu dla rodziny, żeby obiad rodzinny mieć, bo to tak, każdy idzie do pracy i tak dalej. Projekt ustawy przyjętej przez Sejm zakłada stopniowe dochodzenie do wszystkich wolnych niedziel w miesiącu objętych zakazem handlu. Najpierw w marcu 2018 roku mają być dwie wolne niedziele, a w 2020 roku aż 7. W tej sprawie wrocławianie mają zupełnie skrajne opinie. Jest dobrze, w tych dużych sklepach nie powinno być handlu, tylko takie małe sklepiki jakieś. Ja są tego zdania. Bo człowiek nie ma czasu robić zakupy w zwykły dzień, bo się pracuje. Człowiek już zmęczony, żeby chodzić i kupować. A w niedzielę człowiek jest przez noc wypoczęty, można wtedy zakupy robić. Że prędzej czy później ludzie zrozumieją, że w niedzielę trzeba wypoczywać, mimo tego, że nie wierzę w Boga i nie uwierzę. Mhm. Ale to tam jest między wierszami. Pan Józef, który sprzedaje na targowisku przy Dworcu Świebockim, zwraca uwagę na straty finansowe, jakie może spowodować nowa ustawa. Jeżeli podchodzić pod kątem na pewno finansowym, to rzeczywiście straty jakieś tam powinny być, ale być może przeniesie się to na inne dni, na soboty, piątek. Od 2020 roku będą dwie niedziele handlowe przed świętami Bożego Narodzenia, jedna przed Wielkanocą i cztery dodatkowo. Ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia. Do tego zgodnie z poprawkami zakaz nie będzie obowiązywać sklepów internetowych czy terenów rolno-spożywczych i rynków hurtowych. Ponadto poprawki doprecyzują m.in. kwestie ograniczenia handlu na stacjach benzynowych czy dworcach kolejowych. Otwarte w niedzielę mają być też lodziarnie oraz małe kioski. Jak widać, w ustawie wiele jest wyjątków. Łukasz Ciona, Echo 24.